O nie! O nie, znowu ktoś tutaj umrze. Tak może być, bo ktoś tutaj spadł. Dobra, pyk. Pyk. Nie! No siemanku, szybanku, z tej strony Dami. And welcome back to Roblox! Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa. Tym razem zagramy sobie dzisiaj znowu po raz kolejny w Antarktydę. Moi drodzy, z tego co mi się wydaje, halo. No dzięki, już napisał, halo. Halo. Odbiór. Moi drodzy, jak zakupać tutaj komentarz dnia. Jeżeli również chcesz być komentarzem dnia, zostaw koniecznie łapkę w górę i napisz jakiś fajny komentarz. Ja jestem Camp 2 odbiór. Chyba jestem na Camp 2, czy nie? Gdzie ja jestem teraz dokładnie? Camp 2 jestem, Camp 2. Jestem sam i to jest taka troszeczkę głupia sytuacja, bo... odbiór. Aha, odbiór. Moi drodzy, no niestety jestem chyba teraz tutaj sam, więc ja sobie po prostu pójdę się ubrać. Gdzie tutaj ktoś coś gada cały czas? Nalejmy sobie wody, dobra. Czekajcie, może się napiję na maksa. Dobra, mamy stówkę. Teraz tutaj flarę sobie weźmiemy, weźmiemy sobie to i przebierzemy się. No moi drodzy, niestety na ekspedycję dzisiaj pójdziemy sami, bo wy już nie jesteście na takich levelach, nie wiem dlaczego. Ale spoko, w ogóle patrzcie, maska, gogle, light i flash. Moi drodzy, wszystko potrzebujemy, ponieważ jest mega zimno. Czekajcie, radio trzeba odebrać. Radio, odbiór, ja jestem Camp 2, lecę na Camp 3, odbiór. Moi drodzy... Camp 2. O, kto tutaj idzie? Kto to jest? Kto to jest? O nie, Mr. Spider-Punk. Mr. Spider-Punk. O nie! Co to było? Czekajcie, którędy... Myśmy stamtąd przyszli ostatnio, dokładnie. Myśmy stamtąd przyszli, okej, dobra. I musimy iść teraz, moi drodzy... o, jest i Terotym! Terotym! Terotym, siema! Siema! Ubieraj się szybko i lecimy! Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj przyjdzie, wydaje mi się, że nie. Trzeba jeszcze na radiu powiedzieć, moi drodzy, ciśniemy z Terotymem na Camp 3. Bez odbioru. Moi drodzy, ciśniemy. O, chyba się nie pojawiło. Halo, odbiór, siora! Siora! Camp 2, bez odbioru. Lecimy na Camp 3, bez odbioru. Dobra, lecimy, moi drodzy! Czekajcie, którędy teraz trzeba iść? Tędy chyba, nie? Dokładnie, musimy teraz tutaj skakać. Terotym! Dawaj! Hello! Terotym! Ja się muszę znowu napić. Ja się znowu musiałem tutaj napić. Dawaj, lecimy! O, nie zniknął! O, tu jest Fanvito się pojawia! Dobra, poczekamy na Fanvito, moi drodzy. Pojawimy się na Fanvito! O! Siema, Fanvito. Już chciałem lecieć. Ubieraj się i lecimy. Zobaczymy sobie jeszcze, co na radiu tutaj gadają. Na którym checkpoint... Okej, kot malutki, junior. Camp 2. Camp 2, powtarzam. Są zakłócenia. Chyba. Oh my god, dobra. O, już się nawet dzień pojawia, także jest dosyć spoko. A ile jest stopni? Minus 70. Minus 70. Ja tutaj znowu się będę musiał za chwileczkę napić, więc sobie, moi drodzy, poczekamy tutaj na tego Fanvito i za chwileczkę sobie polecimy dalej. Dobra, moi drodzy, ciśniemy, Fanvito już jest chyba gotowy, niestety tu jest tylko i wyłącznie Fanvito. Co tutaj napisane na krótkofalówce? Halo, gdzie jesteś, juniorski odbiór? Camp 2, lecimy na Camp 3, bez odbioru. Moi drodzy, ciśniemy sobie po prostu, o nie. No nie da się tutaj pisać, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra, lecimy, moi drodzy. Hop, to jest śliskie. To jest śliskie. Najgorsze jest to, że mi zostało jeszcze tylko i wyłącznie dwa żyćka, bo w ostatnim odcinku moi... O nie! Fanvito! O nie, kto tam jest? Myślałem, że Fanvito zleciał. Idziemy teraz tu. Dobra, teraz w ogóle mogę sobie buty kupić, tak jak mam Fanvito. Nie wiem w ogóle, ile te buciki kosztują, ale by się takie mega przydały. Hop! 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 I teraz tu. Oh my god! Dobra, udało się! Udało się! Dobra, kto tutaj jeszcze jest? Kto to? Explorer jakiś, nie wiem kto to jest. Doris? Elo, dobra, lecimy, moi drodzy. Bo nie wiem, czy on jest z Polski, czy też nie.
Ale wydaje mi się, że musimy pobiec sobie tędy. Gdzie tutaj są te pachołki? Tutaj są te pachołki, dobra. Musimy sprawdzić, moi drodzy, mapkę. To już sobie przeskoczyliśmy. Idziemy teraz na Canada Glacier. Oh my god, tam może być mega ciężko. I lecimy dalej. Patrzcie, no tam już jest chyba kolejny camp. Z tego, co mi się wydaje, więc ten odcinek może być taki troszeczkę krótszy. Zobaczymy, zależy jak to się teraz tutaj pojawi. Dobra, co tutaj jest, zostało napisane? Ale nie z tej strony, Lara, gdzie wy? Lara w drodze na camp 3. Bez odbioru. Bez odbioru. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Czekajcie, bo tam możemy sobie też pójść. Ale, czekajcie, patrzcie, możemy iść albo tędy, albo tędy. Teraz którędy? Wydaje mi się, że to może być mega śliskie, bo tu jest, widzicie, glitzer tam już jest napisane, więc to już się nawet świeci chyba, patrz to. O nie, to jednak, nie, to chyba jednak nie jest śliskie. Dobra, czy tutaj się przeskoczy? O nie! O nie! O nie, przeżyje mu, jest zimno bardzo! O, wyskoczył tam. Wyskoczył tam. Coś napisał. O nie! No, dlaczego jesteś z Montenegro? Czy to jest flaga Montenegro? Nie wiem. Ale dawaj, polecimy sobie tędy, okej? Okay? Tędy powinno być chyba bardziej spoko. Mimo, że to się tak trzęsie. Dobra, teraz to, bo to była chyba taka podpucha tylko, że mamy iść tamtędy, że będzie łatwiej. O nie, tu muszę chyba z rozpędu pobiec! Dobra, teraz tutaj, dawaj. A czy on już nie żyje? Fan Vito nie żyje? Fan Vito chyba nie żyje, Fan Vito chyba umarł. Ale nie jestem pewien. Dobra, lecimy, moi drodzy, dalej. Oh my god! Bo to jest śliskie! Dobra. Kto to jest Doris142DC? Nie wiem, bo on napisał... O nie! Po polsku napisał. A ma flagę chyba z Montenegro. No nie wiem, w każdym razie idziemy dalej, moi drodzy. Tutaj będzie teraz pewnie też mega ślisko. Patrzcie w ogóle, że jesteśmy... 300? 321 metrów nad poziomem morza? Jak tu jest za chwileczkę morze? Bez sensu. Dobra, teraz tu. Pyk! 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 Pyk, 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 pyk. Oh my god! Teraz tu, teraz tędy, może tędy, może teraz tu, pyk, okej, okay. Teraz tędy. O nie, prawie wleciałem do wody! Uwaga, bo tu może być taka troszeczkę lipa. Widzisz, bo ten ludź się rozwala! Och, nie wpadłem, dobrze. Nie wpadłem. Dobra, gdzie teraz trzeba iść? Spójrzmy na mapę. Wydaje mi się, że ja chyba tutaj jestem jeszcze. Więc musimy znaleźć jakiś punkt zaczepny. Tam na pewno nie. Wydaje mi się, że tu, ale... Najgorsze jest to, że to się mam... Bo to jest lód, wiecie o co chodzi. On się może w każdym... Widzicie, już się zaczyna rozwalać, więc to jest taka troszeczkę lipa. To jest taka troszeczkę lipa. Nie chcę za bardzo, moi drodzy, chodzić sobie tutaj po tym lodzie. Ale... O, Fan Vito chyba idzie. Tam jest chyba Fan Vito, z tego co mi się wydaje. Czy tutaj coś napisali na krótkofalówce? Hello, I know it, I'm Camp 3. Halo, z tej strony dzięki, nic nie słyszę. No bo tu jest... Bo tu jest taka troszeczkę lipa. Ty, no gdzie teraz trzeba iść? Gdzie teraz trzeba iść? Kto to jest? Kto to jest? O, kokowe! Elo, elo! Elo, elo! Fajnie, że kokowy wbił. Ale moi drodzy, ja nie wiem, gdzie teraz trzeba iść. Wydaje mi się... No ja muszę mapkę sprawdzić, czekajcie. Tu teraz? Chyba tam. Wydaje mi się, że tam chyba trzeba iść, ale nie jestem pewien. No dobra, no to pójdźmy sobie tędy teraz. Uważając oczywiście na ten lód tutaj, który się może za chwileczkę rozwalić. Żeby nie było po prostu sceny. Może ja muszę... Oh my god! A ten tutaj coś... On wpadnie do wody! Dobra. Teraz tędy. Okej, okay, spoko. Uważaj, bo tutaj się lód już rozwala. Wydaje mi się, że musimy iść tam. No nie, on tutaj wszystko rozwala! On tu wszystko po prostu rozwala. Jak ja mam... Jak ja mam przejść? Jak ty wszystko, chłopie, rozwalasz? Pyk, pyk, pyk! Pyk, dobra, udało się. Moi drodzy, przez to trzeba przeskakiwać, bo tutaj się lód rozwala. Teraz tędy. Tam jest jaskinia jakaś! Czy trzeba wejść tam do jaskini? Możliwe, że tędy po prostu trzeba wejść. Patrz, co za bambaryła, no, kokowe. Co ty ogarniasz? Tutaj? Naprawdę? Tamtędy? O nie.
Czekajcie, zobaczmy co tutaj piszą. Halo, gdzie idzie odbiór? No jesteśmy na kamp trzeci, idziemy teraz. Lód pęknął, no dokładnie, chyba że tamtędy gdzieś się pójdzie? Ty, naprawdę trzeba iść przez to? Tutaj jest Canada Glacier, więc wydaje mi się, że musimy tędy sobie przejść przez po prostu taki lodowiec. A jakbyśmy sobie tędy poszli, pyk, 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 pyk. Dobra, jestem. Jestem, spoko. Więc naprawdę trzeba iść tędy? I co teraz? O nie, tu? Na serio? No to ja może pójdę tędy bokiem. Okej, dobra. Tutaj, pyk. Tylko nie wchodźcie do wody, bo ona będzie mega zimna. Dobra, czekajcie, tu jeszcze jest chyba Fan Vito. Fan Vito jeszcze biegnie. Oh my god, ktoś tu zleciał! O nie! Umrzesz! On umrze zaraz. Jak ty chcesz się stąd wydostać teraz? Help me! Nie mam drabiny! Może... Patrz, tamtędy wyjdzie chyba. Jak ty chcesz stąd wyjść? Tam gdzieś... Pa... Oh my god! Spadł i się zabił! Okej, dobra, udało się. Czekajcie, bo Siora chyba coś pisze. Halo tu Lara, boję się, że nie dotrę. My lecimy na kamp trzeci, ale nie chce mi się teraz gadać. Hop! Okej, dobra. Uwaga na tą wodę, bo ta woda będzie mega mroźna. Wydaje mi się, że ta woda będzie mega mroźna. Czekajcie, ja się w ogóle tej wody teraz muszę napić, dobra. Okej, teraz tędy. I teraz tędy, dobra. Troszeczkę wody dotknąłem, ale na szczęście się nic nie stało. Nie zamarznąłem. To będzie chyba śliskie. Jest chyba śliskie, nie, jednak nie, dobra. Ciśniemy dalej. Tu jest, o jesteś, jakim cudem? Jakim cudem ty się tutaj tak szybko pojawił? To jakieś cheaty są. O nie. Co? Okej, dobra, udało się. Udało się. A da się tu jakoś wejść coś tam? Nie. Go, no dobra, lecimy, go. Którędy teraz, tędy? Bo widzę, że tam jest chyba ślepy zaułek, koniec gry. Oh my god, dobra, tędy teraz bokiem. Musimy przejść przez tą... Przez to jeziorko, bo to może być mega zimne. Dlatego nawet nie chcę wchodzić do tej wody, bo sami widzieliśmy, że tam Fan Vito zginął i teraz też znowu prawie giną, ale kto był kokowy? Tędy dołem nie. Teraz tu, uwaga, bo może być mega ślisko, a my nie mamy butów fajnych. Minus 42 stopnie, to i tak lepiej niż w tamtym odcinku, bo było minus 80 stopni. Pyk, dobra. Uwaga, o nie, nie, nie skacz tak. Icy leather, o nie. Pyk, pyk, dobra. Czekajcie, bo oni będą musieli... Czy oni idą? Czekajcie, oni chyba jeszcze tam mega daleko są. Ale możemy iść teraz, moi drodzy, też tędy. O nie! O nie, znowu ktoś tutaj umrze. Tak może być, bo ktoś tutaj spadł. Dobra, pyk. Pyk. Nie! Oh my god! Umarłem. Nawet się tu pisać nie da, umarłem. Oh my god. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już teraz tutaj, ale się mega zrobiło ciemno. Tam w ogóle znowu mój kościotrup jest, nie? Co nie? Dobra, czekaj, weź z tą flarą odejdź stąd, kot malutki, ty. Kot malutki, dawaj, skacz teraz tutaj, pokaż mi jak to się robi. O, widzisz? O, jest, dobra, no udało się, no ale... O, jak to trzeba przejść? Nie tędy, jak to nie tędy? Jak to nie tędy? Okay. O nie, spadł kot malutki! Oh my god. Oh my god. To się nie da tutaj wskoczyć. Dobra, jestem! Idziemy. Okej, okay, spoko. Czy ja już jestem? Dobra, jestem. Uf, jej! Hop! Bo mi zostało ostatnie żyćko, wiecie o co chodzi. Dobra, jest! Kokowy! Dziękuję. Dziękuję. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz tędy. Miejmy nadzieję, że się uda. Napijmy się teraz dwa razy wody w nagrodę. Mamy 96%, także jest dosyć spoko. 96% tego mam? Co teraz tutaj znowu ktoś coś napisał? Kot malutki. Nie umie znowu pisać. Kot malutki.
Przykro mi. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Zobaczcie, że tutaj chyba będzie dosyć spoko, bo myśmy sobie już przeszli ten Kadetek Glacier i tutaj teoretycznie za chwileczkę będziemy mieli kolejny camp. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, żadnej sceny. Ale muszę wam powiedzieć, że teraz te obi tutaj z camp 2 do camp 3 było dosyć ciężko, bo najgorsze jest to, że mi zostało tylko i wyłącznie jedno żyćko. Nie wiem, czy to oznacza, że to jest jeszcze jedno żyćko, czy też nie. O, tutaj będą pigwiny i tam już jest camp, zobaczcie jak to szybko. To jest mega szybko. I są mi pingwiny. Ale widać camp. Tak. Tylko miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej lawiny, bo tutaj może być jakaś scena. Czy nie? Czy te pingwiny nas będą atakować? Miejmy nadzieję, że nie. Patrzcie, no już tutaj jesteśmy, no. Minus 82 stopnie. Minus 82 stopnie. O nie, tutaj mogą być jakieś dziury, uwaga. Tutaj mogą być jakieś dziury, uwaga. Dobra, jesteśmy, patrzcie to, dotarliśmy, moi drodzy, najważniejszy jest dla mnie teraz checkpoint. O, tutaj w ogóle jakiś samolot, możemy się ogrzać? Dobra, mamy checkpoint. Mamy checkpoint, moi drodzy, czy my możemy się teraz tutaj ogrzać? Wow, tu jest tak cieplutko. Tu jest tak cieplutko, w końcu. Czekajcie, bo ja mam w ogóle, ile tutaj mam kasy? Gdzie mi to, 950 kasy mam. Mogę wejść sobie do shop, game passes, na razie nie chcę, coins. Ale końców chyba nie potrzebujemy, czekajcie, bo GoPro Expedition Team? No i co tutaj możemy dostać? Chyba tutaj nigdy się nie interesowałem tymi łonymi. Tutaj nic nie ma. Ghost Expedition, World Expeditions, United Expeditions, Kaleum Expeditions, Alpine. A tu jest w ogóle jeszcze Luxury Tents. Co to nam teraz tutaj da? Ile to w ogóle kosztuje? 345, no nie jest super aż tak tragicznie. Ale wydaje mi się, że tam po prostu sobie możemy wejść. Ja mogę sobie popatrzeć przez tutaj, bo tutaj się możemy ogrzać, ciasteczka zjeść, pooglądać telewizję. No i to by było na tyle. I to kosztuje 345? Nie, dziękuję. To już wolę sobie kupić jakiś sprzęt. Bo patrzcie w ogóle, że... No mamy 950 kasy, co nie? Gdzie tutaj... To na przykład, nie? Jak to się... O, mam te buty! A to one tutaj zawsze były? Oh my god. Oh my god. Można iść spać, dobra? Można iść spać, ale co za te końce mogę kupić? Czekajcie, bo tutaj gdzieś coś jest. Equipment store? O, możemy sobie kupić inny hełm. Gogle sobie możemy kupić, bo tu są tylko i wyłącznie VIP-owskie. Jacket sobie możemy inny kupić. Pamiętajcie, że mam 900. Pantsy, shoes, outfits. Free, o, ale to jako VIP. Wszystko jako VIP. 10 expeditions required, 25 expeditions required, 100 expeditions required. Moi drodzy, kupmy sobie może jakąś fajną jacket. To nie. To mi się nie podoba. 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 To jest w sumie takie sobie. Różowe? Naprawdę różowe możemy kupić? Niebieskie, żółte, bez sensu. Te są chyba spoko. O, nie chcę tego kupować. Po prostu taka blue. O, pingwin! Możemy być ping... A gogle może sobie weźmy. O, czarne gogle? Może takie? Czekajcie, hełm. Weźmy sobie czerwony, tak jak moja czapka, dobra. Bój, kupimy. Gogle sobie weźmiemy tak, żeby nam pasowały. Też czerwone? Nie, bez sensu. Czarne też bez sensu. Może coś takiego? Albo, o, różowe... Nie, różowe nie, weźmy sobie coś tak. Ono może ma po prostu takie białe, dobra, bój. I zostało mi jeszcze 450. Więc możemy sobie kupić na przykład taką żółtą bluzę. Albo pensy jakieś. Żółte i żółte? Bez sensu. A shoes? Zielone? Może też czerwone po prostu, żeby pod kolor wszystko ładnie było? Ale czekajcie, bo ja teraz bym miał czerwony jacket, to będzie bez sensu. Weźmy sobie to. Okej, dobra, selected. I moi drodzy, o, wow, jak ja teraz wyglądam, patrzcie. Wow, jestem całkiem inny niż wy. O, tutaj, siema. Siema, siema, moi drodzy, wydaje mi się, że po prostu ten odcinek sobie teraz już tutaj na spokojnie skończymy. I polecimy na kolejnym odcinku, bo gdzie jeszcze musimy iść, patrzcie. Już tutaj, bardzo blisko jesteśmy, moi drodzy, bieguna południowego. I to się chyba szybko wydarzy w kolejnym odcinku. Dobrze, moi drodzy, jak zaglądacie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Jeżeli również ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzej, obok napisu, który mam nadzieję jest na czas, subskrybuj. Moi drodzy, Roblox, Antarktyda, wyprawa na południowy biegun, biegun północny, południowy. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że dostarczę dużo innych. Dzięki, że oglądasz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, cześć!